Zespół jest 20 lat już aktywny i zespół w Londynie jest otoczony kultem praktycznie wielkiej gwiazdy. Zespół, który sprzedał 6 koncertów na pniu, promując nową płytę, i tak samo na zachodzie Europy, w Madrycie, w Barcelonie. Koncerty były wyprzedane. Tindersticks to jest zespół, który zawsze był trochę w offie. To jest zespół, który dla wszystkich fanów The Cure czy Zimnej Fali powinien być bardzo ważny, bo to jest zespół, który podłożył podwaliny pod taką trochę mroczną, spokojną muzykę, którą właściwie ciężko opisać, ale to jest zdecydowanie muzyka osadzona w latach 90. Także dla prawdziwych fanów jest to zespół legenda i otoczony wręcz niewiarygodnym kultem. Generalnie sporo ludzi określa muzykę Tindersticks jako Nicka Cave'a, który słuchał Leonarda Cohena, a tak nie jest. To jest muzyka trochę bardziej pejzażowa, mi się wydaje. To jest taki trochę noir rock. I tak naprawdę tutaj kluczem jest głos Stewarta, który jest wyjątkowy. Ten baryton jest naprawdę niekopiowalny i to vibretto, które on wprowadza do muzyki, spokój. Na pewno Stewart odcisnął największe piętno na brzmieniu zespołu, natomiast ciekawostką jest to, że ostatnia płyta jest skomponowana przez praktycznie wszystkich członków zespołu, a zwłaszcza sporo miał do powiedzenia David Butler, który jest multiinstrumentalistą, gra na klawiszach w zespole i również się udziela wokalnie, szczególnie w pierwszym utworze Chocolate. It had been a perfect Friday afternoon, the job was almost done. Okładkę płyty zaprojektowana żona Stewarta i każdy z tych odcinków nieba, w ogóle jest wyjątkowo udana, jest widokiem z ich okna w domu gdzieś na końcu Francji. Po prostu każdego dnia wyglądała i malowała odcienie nieba, które potem złożyła w całość. Także tak powstała ta okładka. To jest taki worek emocji, to widać na koncertach. Nie wiem, dla właśnie tych wszystkich fanów, którzy oglądają koncerty Tindersticks, którzy słuchają tej muzyki. Każdy koncert jest naprawdę niezapomnianym przeżyciem. To nie jest tak, że Stewart wychodzi, odśpiewuje swoje i schodzi. On przeżywa każdy utwór. Ma zamknięte oczy, wczuwa się brzmienie tej gitary, prawda? Nie wiem, czy znacie Państwo taką gitarę marki Guild. To jest taka legendarna gitara, na której grał Jeff Buckley i tysiące znakomitych gitarzystów. To brzmienie gitary też jest niezapomniane. Tam wszystko jest tak dopracowane, wysmakowane, że każdy tak naprawdę koncert jest takim misterium, szczególnie koncert klubowy. Widziałem ten koncert promujący tę najnowszą płytę i są zupełnie, znaczy nie to, że zupełnie, ale aranże są trochę inne, trochę bardziej akustyczne, trochę są inne back wokale, tak? Czyli że na płycie śpiewają inni muzycy niż na koncercie. I to nie jest dokładnie to samo, co na płycie, ale absolutnie Tindersticks ma to w sobie, że ja lubię znać kolejną nutę. Ja lubię, jak słucham utworu, jak słucham głosu, jak słucham słów, tekstu, to lubię znać kolejną nutę, lubię wchodzić w ten rytm i w ten świat magii, którą oni wytwarzają. Także absolutnie to nie jest zespół, który ja idę zobaczyć i żeby niczym zaskoczył. Nie, ja chcę po prostu usłyszeć to, co kocham w tym zespole najbardziej, czyli tą nostalgię, tą melancholię, rozrzewnienie. Tego się nie da po prostu skopiować, a na koncercie jest to wyjątkowe przeżycie. Także myślę, że to jest misterium, które ja chcę znać. Nie chcę tylko potwierdzić wielką klasę muzyków na koncercie. To nie jest zespół, którym ja chcę odkryć na nowo jakiegoś ducha, ale na pewno nie będzie tak samo jak na płycie i proszę mi wierzyć, że to będzie wyjątkowy koncert. Zespoły w trasie tak zwane, które są, podróżują dużymi autobusami nocnymi, takimi wielkimi sleeping coachami albo nightlinerami. I zespół przyjeżdża tylko na jeden dzień, prosto z Austrii do Warszawy i będzie przebywał w autobusie, w Palladium i w miejscach, o których nie mogę mówić, żeby fani napadli Stewarta, który będzie chciał pewnie w spokoju odpocząć i zjeść, czy napić się kawy. Także zespół zostaje tylko jeden dzień i potem dalej jedzie w Europę w trasę. Zapraszam na koncert zespołu Tindersticks, wyjątkowej kapeli, która promuje swój najnowszy album The Something Rain w warszawskim Palladium 9 maja
o godzinie 20. Wyjątkowa gratka dla fanów Lamb Chop, Marka Lanegana i wszystkich Mrocznych Brzmień. Naprawdę wyjątkowy koncert, na który serdecznie Państwa zapraszam.